Paweł Pawlak and Steel, wciąż mistrzem KSW po pojedynku z Michałem Materlą, ale jedno trzeba przyznać, twardym skurczybykiem jest Michał Materla, twardym, no 5 rund walki. No myślałem, że po trzeciej spuchnie i będzie trochę łatwiej generalnie, ale ja też się cieszę, bo wiedziałem, że moja dyspozycja dzisiaj będzie trochę słabsza i udało się wygrać na szczęście takim może statyczniejszym bardziej występie, ale najważniejsze jest zwycięstwo dla mnie i to się liczy, tak? Dlaczego miałaby być słabsza? No, bo w poniedziałek miałem taki trochę wypadek i we wtorek sparaliżowało mnie na lędźwiowy i nie mogłem chodzić, miałem paraliż do biodra i były grube schody generalnie, no ale musiałem zawalczyć, tutaj nie było innej możliwości i tam z Mission Sport, z panią Melą, z samą ekipą, z panem Robertem walczyliśmy o tą walkę, dostałem bardzo mocne też leki takie przeciwzapalne, żeby ten kręgosłup puścił. Tak jak zawsze mówiłem, że mam problem z tym lędźwiowym i niestety wyszło jak wyszło i to najlepsze po tych lekach, mi się zatrzymała woda i praktycznie miałem taką samą wagę. Jak w niedzielę zaczynałem hydrolizę, to miałem taką samą w czwartek i miałem też bardzo dużo kilogramów, zbijania, miałem życiówkę miałem, nie? Więc tak czasami bywa w życiu, że musimy brać życie jakie jest i dostosować się do niego i po prostu lecieć jakby z prądem i udało się po prostu wygrać, tak? Było niebezpieczeństwo, że ten pojedynek mógłby być odwołany, czy nie? No jeśli by poszło mi do kolana, myślę, ten prąd, no to byłoby już ciężko, no ale wtedy ta blokada na kręgosłup, miałem też wczoraj ją robić, ale postanowiliśmy, że nie będziemy, bo to też podobno mocno staw też usztywnia i też byłby problem, więc już jakoś tam daliśmy radę i dzisiaj się w miarę dobrze czułem, więc okej. Ale bałem się, że na pojedynku to wyjdzie i te obalenia też były takie troszkę z dupy, że tak to brzydko powiem i nie wychodzi. Choć w pierwszej rundzie spoko to poszło, ale po ataku bardziej Michała, tak? Więc mówię, dobra, lecimy taniec na nogach i uderzanie, proste ciosy, no i udało się, tak? Najważniejsze dla mnie jest zwycięstwo. Następnym razem obiecuję, że pokażę więcej. A to nie jest tak, że ciężej walczy się z przeciwnikiem, którego darzy się tak dużym respektem, tak dużym szacunkiem, jakim ty darzyłeś Michała Materla? Też było ciężko ogólnie, bo tak nie mogłem go jakby znienawidzić przed walką, że tak powiem, brzydko. Ale no mówię, tak nastawiałem się, myślałem o moim synie i tak dalej, żeby to dla niego, żeby żyło nam się lepiej. Tak się bardziej nastawiałem, a nie jakby nie na nienawiść na Michała, bo ciężko go nienawidzić, jak widzi, jaka była tutaj sytuacja z nim, że cały szacunek cały czas. Podawaliśmy sobie rączki, że ten pas na licytację, no to nie mogłem się nakręcić. To było takie trochę dla mnie cięższe, ale jakoś tam ogarnąłem to w głowie i biłem, tak? Czasami właśnie pauzowałem, w trzeciej rundzie spauzowałem, myślałem, że ta runda była jego, ale mówię, kurde, co ty robisz, głupku? I weź, ogarnij swoją pracę i uderzaj, boksuj kop i to wystarczy, bo się gubił z tym, tak? No i odmuliłem głowę i te dwie rundy zrobiłem tak, jak miałem robić wszystkie i no zrobiłem to. No powiem ci, że tam chyba nawet motywacyjny plaskacz od trenera Pepłowskiego po tej trzeciej rundzie był, jak dobrze pamiętam. Tak, no bo ja sam czułem w walce, że zacząłem puszczać jeden cios bez nogi i tak dalej, tak? I czułem to po prostu, że to jest słabe i sam już wiedziałem, że dostanę opieprz w trzeciej rundzie. Ale w tej czwartej tak poszedłeś po to sprowadzenie, niespodziewanie. Co cię do tego wknęło? Chciałeś zaznaczyć swoją przewagę? Tak, bo ja czułem, że przegrałem tą trzecią rundę po prostu. Wiedziałem, że pierwsza, druga jest moja, trzecią przegrałem. Mówię, kurde, musisz tą rundę wziąć i tu ostatnią wziąć, bo różnie to bywa w życiu. I mogą też na Michała bardziej sędziować, bo jest też legendą sportu walki, by chcieli go może jako mistrza. I kurde, mówię, nie no, ogarnij głowę i rób swoją pracę po prostu, bo nie byłem zmęczony po walce w ogóle. I mówię, masz tlen, masz wszystko, jesteś szybki, a szybki Pawlak wygra z każdym. No to ewidentne nawiązanie do legendy sportów walki w Polsce. Chętnie zmierzę. Będzie też taka walka. Kto wie. A chętnie zmierzysz się po raz kolejny z Damianem Janikowskim, który tutaj mocno zaznaczył chęć walki o pas i chęć walki rewanżowej z tobą. Tak, dokładnie. No, my się bardzo lubimy z Damianem akurat. Bardzo go lubię i bardzo byłem za nim, żeby wygrał z Tomkiem i to zrobił. Pozamykał, że tak powiem, twarze, bo każdy myślał, że go znokautuje Tomek. Ja ogólnie jestem na tak, wiadomo, że Mamet Kalidow, najbardziej chciałbym z nim, ale on ma swoje plany moim zdaniem w boksie i wielkie walki czekałem tam na niego. A ja no wezmę po prostu pewnie Damiana Janikowskiego albo Scotta Askama, więc ja nie wybieram przeciwników, ja biorę to, co chce federacja, jestem mistrzem i biorę każdego następnego przeciwnika. Także możemy, Damian, to zrobić. Rewanż! Może w Łodzi, jakby była gala, to by się fajnie sprzedało. Maj, czerwiec, ale nie wiem, czy jest taki w ogóle termin gali. Chciałbyś wrócić do klatki?
Nie, no myślę właśnie taki maj, czerwiec chciałbym wrócić, teraz trochę odpocząć, bo właśnie te całe przygotowania były jak do Adriana Buszyńskiego, jak walczyłem o pas z nim, ten już co wygrałem. Miałem 6 kontuzji takich poważniejszych. Najpierw poszedłem na wesele na 12 tygodni przed i był bokser. I ja głupi mówiłem, że nie będę walił, nie będę na końcu wymyślili zawody oktopusa. No i uderzyłem lewą ręką i pękła mi chrząstka i całe przygotowania musiałem robić w bokserskiej rękawicy, no bo nie mogłem uderzać, tak mnie bolało to, nie? I była masakra, nie? Później rozwaliłem drugą rękę, później rozwaliłem kolano. W międzyczasie też lędźwiowy cały czas mnie bolał, po prostu no ciężkie przygotowania, cały czas na rehabilitacji, więc trochę psychika dostała po dupie. No jeszcze ten tydzień to była po prostu, ja nie wierzyłem w to. A propos w ogóle. Przecież byłeś i w MMA Studio i generalnie Mariusz mówił, że wychodziłeś z lodówki i nie było widać po tobie tych wszystkich problemów i perturbacji. No właśnie najlepsze jest to, że byliśmy w tym programie i ja to zrobiłem właśnie jakby przed programem. I nawet tego nie czułem, dopiero we wtorek zacząłem to czuć, jak zrobiłem trening szybkościowy i zrobiłem trening i już mi trochę kuło w lędźwiowym, nie? I z godziny na godzinę we wtorek zaczyna być coraz gorzej, już nie mogłem stać na nogach za bardzo, że musiałem siadać cały czas i tak od godziny, bo rano robiłem trening, o 9 robiłem jakoś i jakoś o 16 już zaczęły się mocne schody, nie? Ale to też nie było, myślę, że takie poważne, bo jakby mi poszło do kolana, no to byłoby bardzo ciężko, nie? Wiem, bo już to miałem kiedyś i leżałem 2 miesiące w łóżku, więc to nie jest nic fajnego. To może na koniec takie pytanie żartobliwe, bo zaczyna się walka wieczoru. Podobno legendarny jest ten prawy Michała. Doszedł któryś z tych prawych? Bo polował ewidentnie na ten jeden cios. Chyba nie doszedł, jakiś taki, może prosty jakiś doszedł, fajnie wstrzelił się takim, tak fajnie kiwał i walił ten cios. To było fajne, zaskoczył mnie i ja właśnie myślałem, że jak uderzy lewą, on schodził i miał pójść high kick, ale bardzo dobrze bronił, tak? I to na kolano, taki stop kick, to też myślałem, że zrobię jak Jay Silva z nim, ale nic się nie dało. Było blisko, żeby ten front kick naprawdę zrobił robotę. Walka wieczoru, tak. Za kim jest Paweł Pawlak? No wiadomo, za tym gówniarzem z Octopusa. Niech wygra, niech tworzy swoją historię i wygra, obroni swój pas, tak, bo jest lepszym zawodnikiem od niego.